Dobra, ludziska, siadajcie tu pami i przypchnijcie jadaczki. Muszę się udać w kilku waszych miejsc i spotkać z dupami o wiele ważniejszymi niż wy, ponieważ jestem naukowcem. A my, naukowcy, mamy tendencję do bycia osobami niezwykle zajętymi i ważnymi. I jeśli siedzisz w jednym z tych foteli, to znaczy, że jesteś nowy, że jesteś na sam dole do temu. Ale oznacza także, iż zdałeś egzamin wstępny. Witaj w SPC. Od tego momentu twoja praca będzie bardzo, bardzo prosta. Będziesz pił rekiny. W twarz. Będziesz pił rekiny. Kiedy nie będziesz pił rekinów, będziesz planował bicie rekinów. Będziesz odkrywał nowe sposoby na bicie rekinów. Będziesz czytał o biciu rekinów. Będziesz pisał o biciu rekinów. Będziesz uczył się o biciu rekinów. Będziesz śnił o biciu rekinów. Będzie gorzej. Będziesz zbierał i zabezpieczał obiekty paranormalne, a potem wykorzystywał je do bicia rekinów. Bicie rekinów to twoje życie. Może zadasz sobie pytanie. Ej, ja? Jak mam bić rekiny? Rękami. A może zadasz sobie pytanie. Ej, ja? A co jak rekin mnie ugryzie? Odwiedzić alchemika. A może powiesz sobie. Ej, ja? Moje zęby stały się jakieś rekinowate. W sensie, wszystkie zmieniły się w rekiny. Dobrze. A teraz zacznij je bić. To twoja praca. Zapamiętaj. Są osoby, a właściwie wiele osób, które nie rozumieją dlaczego. Nie są świadome tego, jak ważna nasza praca. Będą prowokacje, będą kpiny, będą obrazy, ale nie może przesłonić do twojego celu. Umieszczenia pięści w twarzy rekina. Kilka lat temu pewien pracownik zapytał mnie. Po co bijemy rekiny? Wiesz co mu odpowiedziałem? Nienawidzi pan nauki? Czy jest pan nienawidzącym nauki miłośnikiem rekinów? Czy stoi pan murem za nienaukowymi celami rekinów? Odpowiedział, że nie. Ale i tak uderzyłem go w twarz, bo najwyraźniej był zakonspirowanym rekinem. Ponieważ właśnie to kurwa robiłem w SPC. Kiedy tu przyszliście, na waszych krzesłach leżały kopie sztuki bicia rekinów w sencu. Do czasu, zanim zgłosicie się jutro z rano do pracy, macie je przeczytać. A teraz wypad! Przecież rekiny same się nie pobiją. Nie mają rąk.